Anna Czerwińska-Rydel. Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem. Mieliśmy niebo tam na górze, pokryte gwiazdami, leżeliśmy często na wznak i patrzeliśmy na nie w górę. I rozmawialiśmy o tym, czy je stworzono, czy też znalazły się tam tylko przypadkiem. Mark Twain, Przygody Hucka Finna. Rozdział pierwszy. Zaczęło się. Była mroźna styczniowa noc, wysoko na niebie migotała kapella, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze woźnicy. Jej złote światło padało na biały, skrzący się śnieg, a błyszcząca poświata sprawiała tajemnicze, niemal magiczne wrażenie. Nieśmiały, cieniutki księżyc, podobny do odwróconej litery C, był tuż po nowiu. Dopiero zaczynała się jego kolejna wędrówka wokół Ziemi. Nawet on nie wiedział, co wydarzy się tej nocy. Spokojny i uśmiechnięty spoglądał na uśpiony w dole pod nim Gdańsk. Nagle w oknie kamienicy przy ulicy Straganiarskiej rozbłysło światło. Abrahamie, zawołał kobiecy głos, zaczęło się. Światła zapalały się kolejno we wszystkich oknach w domostwie państwa Heweliuszów. Dało się wyczuć wyraźne poruszenie. Co robić? Co robić? Abraham w białej koszuli i przekrzywionej nieco czapce z długim pomponem chodził nerwowo od okna do okna. To otwierał je, to zamykał. Wypatrywał czegoś, potem zamyślony odchodził. Następnie podbiegał, jakby na coś zdecydowany i wychylał się mocno, a potem zamierał, patrząc w niebo. Może chciał uciec, a może gdzieś tam, w niebiańskiej oddali, szukał pomocy?